Siema, siema. Dzisiaj troszeczkę o diecie. Ostatnio mówiliśmy o treningu mięśni brzucha, a dzisiaj dla odmiany chciałbym troszeczkę porozmawiać o diecie, o najważniejszym składniku diety, a mianowicie o białku. Dlaczego o tym? Dlatego, że wiele pytań, które zadajecie, dotyczy właśnie tego, ile tego białka powinno się jeść i jakiej jakości. Czy pełnowartościowe, zwierzęce białko, czy można też wliczać do diety białko roślinne, ale myślę, że głównym problemem dla większości z Was jest to, ile tego białka w diecie powinno być. Słuchajcie, każdy z Was gdzieś tam pewnie czytał, że różne czasopisma, różne mądre głowy świata dietetyki polecają najczęściej 1,8 do 2 gramów białka na kilogram wagi ciała. Czy to jest optymalna ilość? No, według mnie nie. Dlaczego nie? Dlatego, że zakładam, że Wy, którzy słuchacie mnie, oglądacie ten film, jesteście nastawieni na efekty, na to, żeby budować mięśnie, budować siłę, a więc na pewno potrzebujecie tego białka znacznie więcej. Oczywiście ja również kiedyś, gdy zaczynałem swoją przygodę z kulturystyką, kiedy już było coś wiadomo na temat diety i spożycia białka, zaczynałem od tej najmniejszej ilości, czyli jadłem te 2 gramy białka na kilogram wagi ciała, głównie dlatego, że białko było i jest oczywiście najbardziej kosztownym składnikiem diety. Więc wiadomo, dużo mięsa w diecie to znacznie większe koszty niż na przykład jedzenie węglowodanów. Dlatego jeżeli miałem oszczędzać, no to oczywiście oszczędzałem na tym białku, ale wiedziałem, że te 2 gramy trzeba byłoby jeść. Więc tak zaczynałem swoją przygodę. Natomiast na ostatnim roku studiów, kiedy zacząłem też pracować na pół etatu, kiedy gdzieś tam tych pieniążków było trochę więcej, postanowiłem zwiększyć ilość białka w diecie. I oczywiście zwiększyłem tego białka znacznie, bo ponad 3 gramy białka w diecie wtedy zacząłem stosować i powiem Wam szczerze, że to był okres, w którym zrobiłem największy postęp, jeżeli chodzi o budowę mięśni. Nie wiązało się to w żaden sposób z żadnym innym treningiem, z żadną inną suplementacją czy innymi środkami wspomagającymi, a tylko i wyłącznie ze zwiększoną podażą białka. Oczywiście zachwycony efektami, zwiększałem to białko bardziej. Także miałem nawet okresy, w których próbowałem po 5 gramów białka na kilogram wagi ciała jeść, ale wtedy faktycznie widziałem, że chyba co za dużo, to niezdrowo. Dlaczego? Jakieś problemy trawienne, wzdęcia, nietolerancje i po prostu męczyła mnie taka dieta. Natomiast tak czy siak zostałem przy większej ilości białka i dzięki temu myślę, że zrobiłem naprawdę całkiem spory postęp i robiłem ten postęp przez całą moją zabawę z kulturystyką taką zawodniczą. Oczywiście w późniejszym czasie, w tym czasie teraz, kiedy już nie startuję, ale również cały czas trenuję i dbam o formę, jem tego białka więcej niż powszechnie polecane 2 gramy. Więc ile tego białka tak naprawdę jeść? Słuchajcie, według mnie, jeżeli ktoś podchodzi poważnie do treningu, ktoś, kto chce naprawdę robić postępy, powinien tego białka jeść około 3 gramy na kilogram takiej, można powiedzieć, beztłuszczowej masy ciała. Co to znaczy beztłuszczowa masa ciała? No to znaczy, że jeżeli ktoś jest na przykład 150-kilogramowym gościem, ale tego tłuszczu ma bardzo, bardzo dużo i wiemy na przykład, że nie wiem, że tych mięśni może ma na 90 kg, to przyjmuję sobie te 90 kg jako moją wagę wyjściową i mnożę sobie 90 kg razy 3 gramy, daje mi to 270 gramów białka, czyli całkiem sporo. Jeżeli natomiast mam osobę, która jest szczupła, powiedzmy waży, nie wiem, 70 kg i widać, że tej tkanki tłuszczowej ma bardzo, bardzo niewiele, to mogę powiedzieć, że od razu już dodaję troszeczkę białka i zakładam sobie, że te 70 kg albo nawet te 70 parę kilogramów będzie dla mnie wagą wyjściową i mnożę sobie wtedy te 70 razy 3, daje mi 210 gramów białka. Oczywiście mogę policzyć beztłuszczową masę ciała, czyli ten tak zwany lean body mass, stosując jakieś wagi z pomiarem tkanki tłuszczowej. Mogę również sobie zakupić jakiś kaliper i przeliczyć sobie, ile mam mięśni, ile mam tłuszczu. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, ja raczej patrzę, staram się wizualnie stwierdzić, ile dana osoba będzie ważyła po odjęciu tkanki tłuszczowej i
na tej podstawie wychodzę sobie z tą taką wagą, od której, do której będę dobierał ilość białka. Słuchajcie, powiedziałem, że 3 gramy na kilogram bezsuszowej masy ciała. Dla kogo? Dla tych osób, którym naprawdę zależy na tym, żeby robić postępy. Dla tych, którzy trenują ciężko, intensywnie, kilka razy w tygodniu, 4 razy w tygodniu lub więcej. Jeżeli ktoś do tego podchodzi zupełnie rekreacyjnie, ktoś sobie chodzi, nie wiem, 2-3 razy w tygodniu, trenuje ewentualnie, nie wiem, jakiś aerobik albo ogólnie jakieś inne sporty i jego celem nie jest budowanie masy mięśniowej, takim absolutnym minimum będzie na pewno 2 gramy. Natomiast osoby z aspiracjami rozwoju sylwetki niech spróbują 3 gramów, a potem możliwe, że nawet i troszeczkę więcej. Mam zawodników, którzy jedzą okresowo 3,5 do 4 gramów białka na kilogram wagi ciała i robią naprawdę spore postępy. Oczywiście może też się różnić zapotrzebowanie na białko w zależności od tego, czy jesteście naturalni, czy też trenujecie z jakimś wspomaganiem. Jeżeli trenujecie ze wspomaganiem, dorzuciłbym na pewno troszeczkę więcej białka, czyli na przykład bardziej na 3,5 grama. Natomiast jeżeli ktoś jest kulturystą naturalnym, czy ogólnie osobą, która trenuje w sposób naturalny, spokojnie te 3 gramy ciała niech spróbuje, a później mi podziękuję za tą radę. Jeżeli chodzi o białko pełnowartościowe czy niepełnowartościowe, to oczywiście też tu zdania są podzielone. Najczęściej oczywiście dietetycy wliczają również białka pochodzenia roślinnego do diety, do ogólnej puli białek. Ja natomiast raczej niechętnie wliczam te białka do dziennej puli białka. Raczej staram się, żeby ta ilość białka, którą przewiduję na dzień, pochodziła tylko z produktów takich pełnowartościowych, czyli raczej z produktów mięsnych, z dobrej odżywki białkowej, z jajek, w mniejszym stopniu z jakichś nabiałowych rzeczy. Reasumując, spróbujcie zwiększyć ilość białka w diecie, a zobaczycie na pewno postępy. Większość dietetyków, większość osób, która gdzieś tam poleca te 2 gramy, 1,8 grama na kilogram wagi ciała, po prostu myślę, że nie ma takiego doświadczenia w pracy nad rozwojem sylwetki i stąd też kieruję się bardziej takimi zaleceniami. Ja jestem mega zwolennikiem zwiększonej ilości białka. Spróbujcie i dajcie znać. Do zobaczenia, do następnego razu.